Grupa Elipsa, zaprzyjaźniona z naszym środowiskiem muzycznym, będzie dbała o dobry klimat przez następną godzinę. Zapraszam. Tym bardziej, że nasz instrumentalista klawiszowy jest z Obornik i temu miastu wiele zawdzięczamy. Na polu walki kompletnie o nic wybrałeś wszystko. Dla ciebie zagadka. O, lubię zagadki. Czy wiesz może, kto śpiewa parostatkiem w piękny rejs? Albo chciałem być marynarzem. Jestem na niemal 100% pewien, iż był to Krzysztof Krawczyk. To może teraz zagadka dla mnie. W takim razie zagadką dla ciebie będzie, kto parę dobrych lat temu był twarzą miasta Suchy Las. Oczywiście, Krzysztof Krawczyk. Wiadomo. A kto według ciebie najbardziej pasowałby na rolę Vito Corleone? Powiedziałbym, że Marlon Brando, ale skoro już nie żyje, to Krzysztof Krawczyk. Zgadza się. A kto jest najbardziej rozpoznawalną personą w środowiskach polonijnych w USA, w Chicago? Oczywiście, Krzysztof Krawczyk. Dlatego zapraszamy Państwa 17 marca na godzinę 17 do Obornickiego Ośrodka Kultury na koncert Krzysztofa Krawczyka.